Panie trenerze, chyba sobie trudno wyobrazić lepszy powrót do Mielca, bo kiedyś pan też grał w Stali Mielec. No tak, teraz trochę w innej roli, bo jednak jako trener, aczkolwiek braliśmy każdy jeden punkt tutaj jako wielkie zwycięstwo, także udało się dwa wygrać pokarnych, więc super, jak najbardziej super. Co działo się w szatni, bo przegrywaliście -3 i od razu ruszyliście, można powiedzieć, z kopyta. No to jest trochę niewytłumaczalne, bo od kiedy ja, że tak powiem, tą drużynę prowadzę, to tak się dzieje, że te pierwsze połowy mamy bardzo słabe, znaczy nie zawsze dobre, a te drugie połowy natomiast są, zaczynamy je w sposób taki, jakbyśmy byli drużyną o 2 klasy lepsze niż w pierwszych połowach. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale na razie nam to wychodzi, także nic nie zmieniamy. Byli zawodnicy Stali, mieli wpływ na to, jak to wyglądało, bo Tomek zrobił swoją robotę między słupkami. Oczywiście, no... Chwała im za to, że tutaj nam pomogli, bo Tomek w drugiej połowie naprawdę wszedł znakomicie i zaczął odbijać. Bartek też praktycznie cały tydzień nie trenował, bo po ostatnim meczu miał kontuzję i tutaj trochę z marszu wszedł, ale jest nas ilu jest, także musiał tutaj grać, mimo że w tygodniu nie brał udziału w treningu. I chwała za to każdemu chłopakowi, bo oni naprawdę ciężko pracują, żeby te zwycięstwa osiągać. Pierwszy mecz horror, dzisiaj podobnie, więc jaki jest pomysł na to, żeby piąć się w górę tabeli? Jakie macie ambicje w tym roku? Teraz to jesteśmy liderem do jutra przynajmniej, także... Ja tak jak mówiłem u siebie w Ciechanowie, naszym celem jest utrzymanie. Wszystko co wyżej to jest gdzieś tam nagroda i po prostu to co uda nam się zdobyć na plus. Awansowaliśmy z 3. miejsca z turnieju mistrzów, nawet nie z 2., więc my tutaj nie możemy jakichś super planów roztaczać, że będziemy się bili zaraz z Wrocławiem, z Mielcem czy z innymi drużynami o awans w przekroju całego sezonu, natomiast... No, każdy mecz będziemy traktowali tak jak te dwa poprzednie. Będziemy się starali urwać punkty faworytom i tyle. Panie trenerze, trochę analogia jak w tamtym sezonie. Wtedy też Beniaminek przyjeżdża, Olimpia Piekary Śląskie. Też rzuty karne, tylko wtedy udało się wygrać. Dziś niestety porażka. Nie no, z całym szacunkiem do zespołu z Ciechanowa. Jak mamy jakiejś analogii szukać, to szukajmy jej nie u wszystkich wokół, tylko u siebie. Dla mnie to jest porażka, to jest wstyd. To jak kolejny raz się prezentujemy, a przede wszystkim to, co wyprawiamy, robiąc z każdego bramkarza mistrza świata. To jest w drugiej połowie, już nie chcę tu przytaczać z żadnych statystyk, także to jest dla mnie niezrozumiałe. Być może ja popełniam największe błędy, zapewne tak jest, więc na pewno muszę spotkać się z zarządem i o tym porozmawiać. Czy to, że Tomek znał naszych zawodników, miał wpływ na jego zachowania, bo wyczuwał intencje strzelców? Tomek jest dobrym bramkarzem, a w drugą stronę obróćmy pytanie, czy zawodnicy znali Tomka? Pewnie, że znali. Wiedzieliśmy, jak reaguje, co potrafi, ale mówimy tutaj o rzutach z 6 metrów, gdzie pozycje są wypracowane tak, jakbyśmy chcieli. Analizowaliśmy wszystko, okej, teraz to już jest historia. Naprawdę można tylko przeprosić wszystkich kibiców, którzy przyszli na halę i musieli oglądać tak słabą drugą połowę w naszym wykonaniu. Ten początek tego złego końca miał już miejsce w 30 minucie. Prowadzimy 17-12, nagle robi się wynik po 30 sekundach końca pierwszej połowy i 5 minutach początku przegrywamy. Rafał, jaką znajdujesz przyczynę tego takiego stanu? Przyczyny nie odpowiem na gorąco, bo może bym użył zbyt ostrych, wulgarnych, nie daj Boże, słów, ale dla mnie to jest zrozumiałe. Jeżeli jest prosty przekaz, gramy do końca i jest 35 sekund, to gramy do końca i nawet jakbyśmy mieli nie trafić bramki, to na pewno jej nie stracić, tym bardziej, że jest gra w osłabieniu. I nie wiem, co tutaj jest niezrozumiałe. Po prostu, jeżeli ktoś tego nie wykonuje, a ma jakiś swój inny pomysł, to być może ja tu jestem niepotrzebny, może drużyna sama pogra. Ciężko mi odpowiedzieć.